Mam na imię Harun. Mam 46 lat i jestem szefem tej społeczności. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal Garewol. To wielka zabawa dla młodych chłopców i dziewczyn. Ma być świadectwem ich szczęścia. Panny przyjdą szukać najpiękniejszego męża. Podczas tego festiwalu nie kobiety wzbudzają zachwyt. Wyjątkowo to płeć brzydka ma być piękna. W bezpiecznej odległości, z dala od wzroku kobiet, przygotowują się mężczyźni. Cześć, jak tam dzień? Widzę, że zaczyna cię od makijażu. Nie dotykam. Tak? Tak. Nie, bo może drgnąć ręka, wiadomo, i wtedy po prostu cały makijaż się nie uda. Bardzo modne jest mieszanie stylów. Na czasie wydają się też wysokie, kolorowe skarpetki. Mogę pokazać? To jest naprawdę hit. Każdy tutaj chce takie mieć. To ja wyjmę może moją kosmetyczkę. Róż. Róż do policzków. I do tego patrz. Ja mam taki pędzelek, zobacz. Taki miziu. Widzisz? Też chcesz zobaczyć, dobrze. My generalnie to tu kładziemy, tu. Spróbuj. Ładne to. Nie ma, skończyło się. Nie ma. Co to może być? No wiem tylko, że to jest sproszkowany korzeń jakiejś rośliny. To się miesza z mlekiem i z tego robi się proszek, który się nakłada na linię nosa. Dlaczego? Dlatego, że łudami wierzą, że piękny nos musi być wydatny. Orli, wąski, ale wydatny. Ja na chwilę, ja nie, tylko nie biorę, ja to chcę pokazać. Dobrze? Niedobrze. Przepraszam. Dobrze. Nie gwiżdżę w takim razie. I cudowny afrykański wynalazek. To coś to jest misłak. I oni cały czas chodzą. Psik. Perfumy. Muszą pachnieć właśnie, muszą mieć lśniące zęby. Dlatego jak się rozgryza ten misłak, to tu na końcu robi się taki pędzelek i oni non-stop chodzą i czyszczą sobie te zęby. Co więcej, naukowcy przebadali tę roślinę i okazało się, że misłak zawiera fluor, zawiera substancje bakteriobójcze, więc to jest naprawdę bardzo zaawansowana szczoteczka do zębów. Świetna. Dobrze, oddaję. Zdjąć? Nie, jeszcze chwilę, proszę. Zaraz oddam. Naprawdę mi się spodobało. Dostawać tyle rad dotyczących urody, makijażu od mężczyzn. Nieocenione.